W tym filmie obliczymy, ile to jest 389 002 minus 76 151. I jak zawsze, zachęcam Was do zatrzymania teraz tego filmu i wykonania obliczeń samodzielnie. Nawet jeżeli nie do końca potraficie jeszcze takie liczby odejmować, i nawet jeżeli zdarzają się Wam pomyłki. Czasami zadania, w których się mylimy, pomagają znacznie skuteczniej zrozumieć i zapamiętać. Ok, zróbmy to teraz razem. Można takie odejmowanie wykonać przy pomocy tak odejmowania pisemnego, inaczej mówiąc metodą standardową, najczęściej stosowaną. Jeżeli usłyszycie nazwę algorytm standardowy, to pamiętajcie, że algorytm oznacza po prostu metodę. U góry zapiszemy liczbę 3892 i odejmiemy od niej 76151. Zapisałem te dwie liczby tak, żeby odpowiadające sobie miejsca dziesiętne w obydwu liczbach znajdowały się w tych samych kolumnach. Jedności dolnej liczby pod jednościami górnej liczby, dziesiątki pod dziesiątkami, setki pod setkami i tak dalej. I możemy odejmować. Najprościej zacząć od jedności. Mamy dwie jedności i chcemy z tego zabrać jedną jedność. Zostanie jedna jedność. Na razie sprawa jest prosta. W kolumnie dziesiątek nie jest już tak prosto, bo jak mamy zabrać 5 dziesiątek z 0 dziesiątek? Zaraz się nad tym zastanowimy, ale zauważcie, że na pozycji setek mamy podobny problem w jaki sposób mamy zabrać jedną setkę z 0 setek. Na pozycji tysięcy znowu jest dosyć prosto, bo możemy wprost zabrać 6 tysięcy z 9 tysięcy. Ale zanim to zrobimy, przeorganizujmy górną liczbę tak, żeby nie było tutaj tych zer. Żebyśmy mieli z czego zabrać jedną setkę i pięć dziesiątek. Możemy w tym celu z dziewięciu tysięcy zabrać jeden, zostanie wtedy w kolumnie tysięcy osiem tysięcy. I ten jeden tysiąc, który zabraliśmy z kolumny tysięcy, zapiszemy w kolumnie setek jako 10 setek. No i w setkach mamy problem odejmowania od zera rozwiązany, ale jeszcze zostają dziesiątki. Możemy w dziesiątkach wykonać podobne przegrupowanie. Możemy z dziesięciu setek zabrać jedną, zostanie 9 setek i tę jedną zabraną setkę możemy zapisać w kolumnie dziesiątek jako 10 dziesiątek. I teraz całe odejmowanie jest łatwe do wykonania. Na pozycji dziesiątek 10 dziesiątek minus 5 dziesiątek to 5 dziesiątek, na pozycji setek 9 setek minus 1 setka to osiem setek. Na pozycji tysięcy osiem tysięcy minus sześć tysięcy to dwa tysiące, na pozycji dziesiątek tysięcy dziesiątek tysięcy albo inaczej osiemdziesiąt tysięcy minus siedemdziesiąt tysięcy to dziesięć tysięcy, czyli jedna dziesiątka tysięcy i zostają na pozycji setek tysięcy trzy setki tysięcy, od których nic nie odejmujemy, czyli 3 setki tysięcy. No i mamy wynik 312 tysięcy tak wygląda odejmowanie pisemne. Można taki algorytm nazwać metodą standardową. Zaczęliśmy od pozycji jedności, ale można też w tej metodzie zacząć od sprawdzania, czy na każdej pozycji mamy od czego odejmować czyli czy cyfra górnej liczby jest większa, ewentualnie równa cyfrze dolnej liczby, tej którą odejmujemy. Jeżeli nie, to pożyczanie możemy wykonać na zapas, na wszystkich pozycjach od razu. Ale można też pożyczać w trakcie odejmowania kolejnych pozycji. Sam algorytm jest zawsze taki sam.